Biblioteka z kotem. Czarnym kotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Biblioteka z kotem. Ja nazywam się Zuzanna, a dzisiejszy odcinek będzie wiejski. Poświęcę go mianowicie książkom o chłopach. Chłopach i chłopkach. Jak zapewne wiecie, bo już jakiś czas temu wrzucałam na karty społeczność informację, że słucham właśnie książki Chłopki, opowieść o naszych babkach. To jest książka napisana przez Joannę Kuciel-Frydryszak. Ona jest także autorką książki, która była bardzo, bardzo, powiedziałabym, no, znana i popularna i też taka ważna, nazwijmy to po imieniu, mianowicie książki Służące do wszystkiego. Autorka jest dziennikarką i polonistką. Generalnie jakby praca, którą zrobiła, pisząc te dwie książki, będę mówić o jednej, będę mówić o chłopkach, ale tak naprawdę to, co powiem, przynajmniej w tej chwili, odnosi się także do książki Służące do wszystkiego. Te książki to jest potężne dzieło, słuchajcie. To jest potężne dzieło i ogrom pracy pani Joanny Kuciel-Frydryszak. Ona zagłębiła się w archiwach, wyszukiwała różne nie tylko informacje, jakby to powiedzieć, wynikające z jakichś spisów, pamiętników, starych listów, jakichś wszelkiego rodzaju archiwaliów, oczywiście nie mówiąc o jakichś notkach gazetowych, ale zadała sobie ogromny trud zgromadzenia informacji, bo to są informacje. To jest książka jakby z działu non-fiction i to nie jest jakby mój ulubiony dział i tym bardziej jest to niezwykłe, że czytałam teraz tą książkę. I naprawdę ogrom informacji w tej książce jest momentami przytłaczający. Książka dotyczy chłopek, czyli kobiet wiejskich przed II wojną światową, gdzieś tam na przełomie wieków. Większość tych archiwaliów, na które powołuje się autorka, są albo z połowy XIX wieku, znaczy od połowy XIX wieku można powiedzieć w zasadzie do II wojny światowej. Niekiedy poprzez kontakt z osobami, do których jakby pamiątek dotarła, wie, jakie były ich losy późniejsze. Ta książka jest wspaniała także i dlatego, że to nie jest tylko, jakby to powiedzieć, nie są to zgromadzone suche fakty. To są historie konkretnych osób, konkretnych kobiet, ich krzywdy, ich marzenia, ich nadzieje. Jest tego bardzo dużo. Ta książka jest obszerna ogromnie. Ja ją słuchałam w audiobooku i to też zajęło mi dużo, dużo czasu. Czyta zresztą wspaniale ten audiobook Maria Peszek. W ogóle powinnam powiedzieć, nie mogę wam pokazać tej książki, bo nie mam, no, mam audiobook, prawda? Polecam wam ją jeszcze z tego powodu, że ona jakby jest tak bardzo różnorodna. Czyli miłośnicy właśnie tych tak zwanych suchych faktów, statystyk i innych tym podobnych rzeczy, których nie znoszę, będą zachwyceni, ponieważ jest tam tego bardzo dużo. Dla mnie stanowczo za dużo i na przykład takie informacje o tym, co jedli chłopi, jaki tam był procent mięsa w ich diecie, a jaki był procent, nie wiem, ziemniaków, to już w ogóle mnie nie interesuje. Nie dlatego, że w ogóle mnie to nie interesuje, choć coś w tym jest, tylko dlatego, że ja lubię opowieści. Jestem miłośniczką opowieści i poszukiwaczką opowieści. W związku z tym te historie konkretnych osób, ich losy, ich doświadczenia dużo bardziej mnie zajmowały niż właśnie statystyki mówiące o tym, no jak się tam, że tak powiem, żywiło chłopstwo albo jak się ubierało, co oczywiście ma także jakby wpływ na obraz tych kobiet, ich problemów i tak dalej. I to jest bardzo ważne jakby w tej książce, w tym dziele, bo tak to można nazwać. Więc ta książka jest ogromnie przytłaczające dla mnie. Była bardzo przytłaczające. Zaraz powiem dlaczego. Oczywiście wszystko, co pisze autorka, to prawda. To jest bardzo ciężka prawda, bardzo trudna prawda. Zwłaszcza też dla kogoś, kto ma jakby korzenie wiejskie. Ja mam jakby z jednej strony, moja rodzina jest szlachecka, a z drugiej strony moja rodzina jest, no pochodzi ze wsi, no, nazwijmy to po imieniu. I moja babcia, może mniej, ale prababcia to już stanowczo i pewnie
przodkowie, wszyscy oni pracowali na roli i byli po prostu chłopami. I kiedy czytałam te wszystkie informacje, czytałam o losie tych kobiet, to przypomniały mi się opowieści mojej babci. Tak się składa, że miałam szczęście być wychowywaną przez babcię przez 6 lat swojego życia, pierwsze 6 lat, więc jakby dużo opowieści zostało we mnie, bo wiecie, takie małe dzieci bardzo łatwo przyswajają historię i one w nie zapadają jakby na zawsze. Mają też być może dlatego, że mają taką czystą głowę i wszystko po prostu zostaje w nich. I pamiętam różne historie mojej babci właśnie z czasów. Moja babcia urodziła się, podobnie jak niektóre bohaterki tej książki, urodziła się w latach, że tak powiem, nastych XX wieku. Moja babcia się urodziła w 1915 na wsi w Małopolsce, czyli tej najbiedniejszej części naszego kraju, no, gdzie była straszliwa bieda, po prostu można powiedzieć nędza, gdzie dzieci umierały masowo. Moja babcia bardzo wcześnie straciła ojca. Mój pradziadek zmarł mając 30 lat. Nie wiem, nie pamiętam, na jakąś chorobę zapadł i po prostu zachorował i zmarł. Osierocił trójkę dzieci i zostawił swoją w sumie młodą żonę. I moja prababcia sama wychowywała swoje dzieci, nigdy nie wyszła za mąż. I tak się zastanawiam, jakie to musiało być dla niej bardzo trudne. Nie tylko ze względu na to, że została z polem i z koniecznością wyżywienia tych dzieciaków, to jeszcze na dokładkę w międzyczasie zapewne miała jakiś tam zalotników, bo we wsi, jak się dowiedziałam także z tej książki, wdowy nie miały w zasadzie racji bytu. Musiały mieć no, niesłychanie silny charakter, żeby przetrwać jako wdowy, ponieważ zaraz chciano je wyswatać i oczywiście zabrać im ich ziemię. Wiadomo, jak to wszystko chodziło tak naprawdę o ziemię. Kobieta na wsi nie miała wielkiego znaczenia. Liczyły się morgi. I to jest w ogóle taka bardzo przygnębiająca rzecz. W ogóle tak naprawdę kobiety na wsi, one są nikim. Są niewolnicami. I przypomniałam się też opowieść właśnie mojej babci, jak była malutka, miała 5 latek chyba. I przywiązano jej tutaj siostrzyczkę, taką malutką niemowlę. I ona chodziła do pola z tą dziewczynką. Matka pracowała w polu. Jak trzeba było ją karmić, to ona dawała matce. Matka karmiła i oddawała tej dziewczynce. I ta dziewczynka, no to było ponad jej siły, tak? Wyobraźcie sobie, małe, zachudzone dziecko, 5-letnie, które ma przywiązane niemowlaka przywiązanego do siebie. I przez cały dzień go nosi i bawi też. I jakby jest bardzo z nim zżyte. Ona bardzo kochała tą swoją małą siostrzyczkę. I to dziecko umarło. Nie wiem, jeszcze będąc bardzo małe, czy tam miał rok, czy trochę więcej, trudno mi powiedzieć, bo nie, jakby babcia mi tego nie mówiła, może nie pamiętam. W każdym razie pamiętam, że ta jej malutka siostrzyczka Wiktoria po prostu umarła. I wyobraźcie sobie teraz, co czuje takie dziecko, które całe dnie nosi tą swoją siostrzyczkę, tuli ją, jest z nią tak blisko, że już bliżej się nie da. I nagle to dziecko umiera. To musi być przerażające. A niestety śmierć była na porządku dziennym, a śmierć dzieci to już zwłaszcza. Kobiety tak samo rodziły jedno dziecko za drugim i umierały w końcu, prawda? To było oczywiste, to było jak wyeksploatowanie materiału. Pytanie tylko, jak była wytrzymała ta kobieta, tak? Czy urodzi 5 i umrze, czy urodzi 10 i umrze? A może przy pierwszym już umrze? Przerażające. Przerażające opowieści są nam też o tym, jak dzieci chodziły paść krowy i paść tam gęsi, paść zwierzęta generalnie. I to też jest coś takiego, o czym babcia mi opowiadała, że pasła właśnie zwierzaki, jak była mała, że chodzili paść krowy, bo to była praca dzieci. To było normalne, że dzieciaki właśnie już takie 5-6, już takie 10-letnie to już zwłaszcza, nie chodziły do szkoły, one chodziły paść, na pasionkę chodziły. No i też oczywiście tutaj w tej książce Joanny Kuciel-Frydryszak znajdujemy no, przerażające opisy też różnych takich nadużyć seksualnych na tej pasionce, tak? Bo oczywiście tam chodziły dzieciaki i nastolatki. Wiadomo, że nastolatki no, wchodzą w taką fazę seksualną gwałtownie i nie panują nad sobą często. No i dochodziło do różnych strasznych scen. Ona tam opisuje różne sceny dotyczące jakiejś dziewczynki. I najgorsze było to, że ta dziewczynka musiała wrócić na to pole z powrotem, że nie było po prostu takiej opcji, że mogła zrezygnować już teraz z tego pasienia, bo została skrzywdzona.
Tam w ogóle nie ma tak, że można z czegoś zrezygnować. Kobieta jest bita i przeprasza swojego oprawcę, bo to z pewnością jest jej wina. Kobieta wstaje rano, najwcześniej ze wszystkich, oporządza bydło, oporządza rodzinę, a potem idzie do pracy. Ale oprócz tej pracy musi jeszcze ugotować, musi się zająć dziećmi, musi się zająć zwierzętami. Mężczyzna idzie tylko do pola, wraca i jest niezwykle zmęczony. Leży i odpoczywa. Ona musi go obsługiwać, bo on się zmęczył pracą w polu. A to, że ona także pracowała w tym polu i to, że ona jeszcze oprócz tego zrobiła inne, no, mnóstwo innych czynności, to nie jest widziane. I historie właśnie dzieci, które dorastają na wsi, ale nie ma dla nich pracy. Historie dzieci, takich chłopów małorolnych, które wyruszają gdzieś, bo to już jest po uwłaszczeniu chłopów, wyruszają gdzieś do miasta w poszukiwaniu pracy, pracy w fabryce albo pracy służącej. Przerażające historie. Więc ta książka, powiem wam, no nie będę ukrywać, zdruzgotała mnie i było mi ją ciężko słuchać. Nie dlatego, żebym jakby nie była świadoma tych wszystkich rzeczy, ale może dlatego właśnie, że autorka zgromadziła bardzo skrupulatnie i tak, powiedziałabym, uporządkowała systematycznie te informacje, że jakby w takiej wielkiej dawce były dla mnie trudne do udźwignięcia. I tak sobie pomyślałam dzisiaj o tym odcinku. Pomyślałam sobie o obrazie takim reporterskim, jaki przedstawiła pani Frydryszak. I pomyślałam sobie o książce, którą wszyscy znamy, o Chłopach Raymonta. Pomyślałam sobie, jak bardzo lubię tą książkę i jak pięknie się ją czytało. I powiem wam, że to był mój pierwszy taki kontakt z chłopami. W sumie z tego samego okresu można powiedzieć, co opisane przez panią Frydryszak. Bo z początku XX wieku. Wtedy bowiem żył autor Władysław Raymont. Ta książka jest w jakiś sposób, no można powiedzieć, wyidealizowana, tak poetycka. Jest to obraz mieszczucha, który przyjeżdża na wieś, mam na myśli autora, i ma jakiś no nieco zewnętrzny, tak to nazwijmy, ogląd stosunków tam panujących. Mimo to uważam, że Władysław Raymont był niezwykle utalentowanym pisarzem i w ogóle miał taki dużą taką przenikliwość widzenia rzeczy istotnych. I w tej książce można znaleźć oczywiście różne sytuacje, czy podobne sytuacje, jak te, o których pisze Frydryszak. Jest przemoc, jest no, takie traktowanie kobiet jak niewolnic, jest sprzedawanie kobiet za morgi, jest no, przecież słynna sytuacja z Jagną, prawda? I też jest potępienie kobiet. Kobieta nie ma prawa do własnych pragnień. Nie daj Boże, żeby poszła za jakimiś swoimi pożądaniami, to już jest skazana na potępienie, na wieczne potępienie. Bowiem na wsi, zapomniałam powiedzieć, na wsi króluje kościół. To, co powie ksiądz, co mówi właśnie, co mówi na ambonie, jaka jest tradycja kościelna, bo to, nie chciałam użyć słowa Ewangelia, ponieważ Ewangelia nie ma z tym nic wspólnego. Pobożność ludowa, która jakby jest wszystkim dla chłopów. Myślę, że ona wynagradza im cierpienia, które przez cały czas ponoszą każdego dnia. Myślę, że dla kobiet zwłaszcza ta pobożność, ona jest wszystkim, jest nadzieją. Ona daje im siłę. Dlatego wiele kobiet na wsiach jest tak bardzo religijnych. Tylko że jak mówił świętej pamięci ksiądz Tischner, usłyszałam to wprost od niego, bo chodziłam na wykłady do niego, mam szczęście. On mówił, pobożność ludowa oparta jest na strachu, a to najgorszy rodzaj pobożności. I to jest prawda. Ksiądz po prostu straszy tych chłopów piekłem, ogniami piekielnymi, potępieniem, wszystkim co najgorsze. Więc oni, którzy znają w zasadzie tylko bicz, oni nie znają prawie w ogóle marchewki, że tak powiem, im się raczej niczego nie obiecuje w sensie pozytywnym, tylko się ich straszy. Oni żyją w ten sposób i w ten sposób wychowują swoje dzieci. A życie dziecka na wsi w tamtych czasach to jest straszna rzecz. A obawiam się, że i w obecnych czasach są takie miejsca, nawet w naszym kraju, gdzie nic się nie zmieniło od tamtego czasu. W każdym razie wracając jeszcze chwilowo do Chłopów Raymonta.
Bardzo polecam tę książkę, ponieważ ona jest piękna. Znam osoby, które nie dały rady. Słuchajcie, ja ją przeczytałam pierwszy raz w czwartej klasie liceum. Nie miałam wyjścia. Pani z polskiego dała mi dwie dwóje za to, że tego nie czytałam. Potem się okazało, że cała klasa tego nie czytała, tylko ja to przeczytałam jako jedyna, ale nieważne. Nie żałuję w ogóle, bo w ogóle bardzo lubię Władysława Reymonta, uważam go za wybitnego pisarza. Otóż ja wam powiem, jaką ja widzę różnicę między tym, o czym pisze pani Frydryszak, a to, jak pisze, no i być może też o czym, Władysław Reymont. Bo jak już mówiłam, w zasadzie temat jest podobny. Ona skupia się na kobietach, a on się nie skupia na kobietach, tylko ogólnie na społeczności. Czasy są te same. Wsie, nawet region, powiedzmy sobie, są w miarę te same. Ja mam poczucie, że Reymont spróbował, nie wiem, prawdopodobnie też przed napisaniem tej książki musiał zrobić jakiś taki rekonesans, na pewno pojechał na wieś, na pewno przebywał tam długo z tymi chłopami. Nie mogę sobie wyobrazić, że siedząc sobie w mieście w swoim gabinecie tak o, po prostu napisał tę książkę, bo ona jest zbyt prawdziwa. Jest tam dużo prawdy wsi, żeby to była książka, która jest po prostu tak wymyślona przez autora nie mającego tego rodzaju doświadczenia. Więc ja myślę, że Reymont próbował zrozumieć duszę tego chłopa. Chłopa, czyli po prostu człowieka, który mieszka na wsi. No, czy chłopki nawet, bo tak? Bo Jagna jest też jedną z bardzo ważnych bohaterek tej książki. I teraz ja ostatnio o tym myślałam i doszłam do wniosku, że jest coś takiego. W książce Chłopki, opowieści o naszych babkach, z perspektywy XXI wieku, z perspektywy praw człowieka, z perspektywy takiego bardzo, bardzo, powiedziałabym, wycyzelowanego humanizmu, spoglądamy na fakty, które pozostały z tamtych czasów, dotyczące wsi, i dochodzimy do przerażających wniosków. Prawda? Tymczasem, co może wydać się dziwne i straszne, oni tak nie patrzyli na swoje życie. I ostatnio o tym myślałam. Myślałam też trochę o mojej babci, tak, że ona miała bardzo, bardzo ciężkie życie. Na tej wsi na pewno nie było łatwo. Tam stosunki, które panowały, właśnie te takie układy dziwne, no, one były, no, bardzo, powiedziałabym, niehumanitarne. A mimo to ona nie narzekała. Nie siedziała i nie płakała całymi dniami, nie chciała uciekać do Ameryki, chociaż pewnie wielu uciekło. Ona lubiła swoje życie. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że ja wiem, że można polubić każde najgorsze nieszczęście i do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, chodzi o pewną harmonię. Chodzi o to, że ci ludzie, oni żyli bardzo mocno nakierowani na, nie na doczesność. To jest to, co ja mówiłam, że na wsiach rządził Kościół. Tak naprawdę oni się krzepili tym, że będzie im lepiej po śmierci. Że jeżeli będą chodzić do kościoła, dawać nam msze, jeżeli będą słuchać proboszcza i jeżeli będą przychodzić, nie wiem, sprzątać kościół albo coś tam, czy odmawiać różaniec, to da im to zbawienie. I to zbawienie będzie nieskończonym czasem szczęścia. I że te ileś lat to jakoś przecierpią. Zobaczcie, jaka to jest inna dziwna perspektywa, tak? Z perspektywy współczesnej, kiedy powiedzmy sobie szczerze, jest jakby duży sceptycyzm wobec religii, no nie tylko chrześcijańskiej, nie tylko katolickiej, w ogóle jest taki, mamy kryzys wartości i kryzys, powiedzmy taki laicki kryzys, tak? Jest też spora sekularyzacja. Brakuje nam tego odniesienia, brakuje nam odniesienia do sakrum. Brakuje nam odniesienia do tego, co jest poza tym, co widzialne. W momencie, kiedy nie ma czegoś takiego jak sakrum w naszym życiu, ja oczywiście nie mówię takiej pobożności prostej, takiej pobożności wiejskiej, która jest oparta tylko na strachu, nie o to chodzi. Chodzi mi w ogóle o element sakrum w życiu. Jak on jest niezwykle potrzebny.
Jeden by powiedział, żeby nadać sens życiu, ale ja myślę, że to nie chodzi o sens. Bo sens to jest coś, co my sami nadajemy życiu. Ono nie jest zewnętrzne. Natomiast mi się wydaje, że sakrum jako kontekst życia bardzo pomaga żyć. Pomaga żyć i pomaga osiągnąć harmonię. I nieważne, jak my to sakrum zrozumiemy, nieważne, czy będziemy właśnie wyznawcami chrześcijaństwa, katolicyzmu, czy będziemy praktykować buddyzm, czy też znajdziemy jakieś ukojenie w naturze i to będzie nasza jakby świątynia, to będzie nasza religia, to nie ma żadnego znaczenia, czym to będzie. Ważne, żeby było, żebyśmy znaleźli sakrum jako kontekst swojego życia i wtedy nasze życie zupełnie się odmieni. Stanie się pełniejsze, prawdziwsze i nie będziemy na nie patrzeć jako na jakąś niesłychaną udrękę, nawet jeśli nie będzie ono bardzo łatwe. Ktoś może się oczywiście nie zgodzić z tym, co powiedziałam i zapraszam do polemiki oczywiście w komentarzach, ale tak sobie pomyślałam, czytając właśnie tą książkę o chłopkach i czytając chłopów, że chłopi, mam na myśli teraz osoby mieszkające na wsiach, często były bardzo pogodzone z miejscem, gdzie mieszkają, z tym, co robią. Kochały to wręcz. To było dla nich całe życie i ten kontekst, być może ten kontekst sakrum, bo dla nich też ziemia była sakrum, był taki, że nie dało się z nim dyskutować w zasadzie. Przecież wielu chłopów tak naprawdę no, wszystko, co miało, oddało, żeby mieć ziemię, żeby ją zachować, albo poświęcało całe swoje życie, nadzieję na kariery, nadzieję na jakieś lepsze życie, na po prostu na godniejsze życie, po to, żeby zachować swoją ojcowiznę. To jest taki punkt widzenia, który jest mi zasadniczo obcy, powiedziałabym, ale myślę sobie, że warto o nim też pomyśleć, kiedy próbujemy zrozumieć chłopów, próbujemy zrozumieć, jak oni żyli. Nie można się też opierać tylko na samych liczbach, na statystykach, bo jak mówił mały książę, dorośli bardzo lubią liczbę. Tak niestety jest. Ja nie przepadam. Ale myślę, że w ogóle warto w ogóle sięgnąć po książkę Chłopki, opowieść o naszych babkach, zwłaszcza jeśli się ma korzenie właśnie na wsiach, z której strony, nieważne której, to pomaga zrozumieć życie tych osób. Ten mój telefon ciągle dzwoni, bardzo przepraszam. Myślę, że będę kończyć. Zapraszam Was serdecznie do czytania książek pani Joanny Kuciel-Frydryszak. Myślę, że i książka Chłopki, opowieść o naszych babkach i Służące do wszystkiego, to dla osób, które lubią non-fiction, to jest nie lada gratka. Naprawdę świetne książki, bardzo rzetelnie napisane, mądrze, z takim pełnym rozmachem, wydane przez wydawnictwo Marginesy, przypominam jeszcze raz. No i słuchajcie, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że tym razem wymyślę coś naprawdę ciekawego. Nie wiem, czy to będzie twardowski, bo ostatnio straciłam do tego zapał, więc być może nie. Ale dużo książek czeka na mnie ciekawych, także i na Was. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Subskrybujcie mój kanał koniecznie, jeśli tego nie zrobiliście. I oczywiście łapkę w górę. Pozdrawiam i zapraszam do komentowania.